platform, tak, i internetu jest zagrożeniem dla kina? Był taki moment po pandemii, kiedy wydawało się, że kina się nie podniosą. Część z nich rzeczywiście się nie podniosła, ale kina studyjne funkcjonują fantastycznie, ludzie do nich chodzą. I myślę, że chodzić będą. Z całą pewnością widzowie nie wrócą już tak intensywnie do kin przy tych takich rozumianych jeszcze przed. Tak, no, świat się troszeczkę zmienił, zaczęliśmy chętnie korzystać z platform, okazały się one super wygodne, dostępne i myślę, że to jest naturalny proces, naturalna droga. Na szczęście wrócili Państwo do teatrów, bo cenicie sobie bezpośredni kontakt z aktorem, tak jak my cenimy sobie bezpośredni kontakt z Państwem. W kinie, w serialu to wygląda inaczej, kręcimy coś za pół roku, za rok, to zostaje oddane Państwu. Ale my już często zdążyliśmy zapomnieć, że to zagraliśmy, no i nie mamy takiego bezpośredniego zwrotu, tej komunikacji, którą daje nam teatr i dają nam social media. Dlatego ja to narzędzie bardzo lubię, chętnie z niego korzystam. Nie tylko w charakterze misji, o której dzisiaj rozmawialiśmy na naszym panelu, misji zachęcania Państwa do aktywności w różnego rodzaju działaniach charytatywnych, zbiórkach, ale też misji zachęcania Państwa do badań profilaktycznych, co często robię i cieszę się ogromnie, bo to przynosi rezultaty, o czym Państwo mi piszą. To są najprzyjemniejsze, przepraszam, to są najprzyjemniejsze absolutnie wiadomości, kiedy piszą Państwo: Pani Aniu, dziękuję, że Pani o tym mówi, byłam się zbadać, wzięłam ze sobą swoją mamę, siostrę, okazuje się, że to był idealny moment, bo są jakieś zmiany, ale wykryte na takim etapie, że rokowania są dobre. Takie wiadomości mnie totalnie uskrzydlają i sprawiają, że wierzę, że to, co robię, ma sens. Robota ma sens. Wspominałaś o bezpośrednim kontakcie ze swoimi widzami, odbiorcami. Czy takie wydarzenie jak to dzisiaj, Sea Bloggers, to jest właśnie taka okazja? Zdecydowanie. To, że spotykamy się tutaj z osobami, które mają ogromne zasięgi i nie mówię tylko tymi, którzy występują na scenie, ale również tymi, którzy obserwują nas na tych panelach, którzy udostępniają fragmenty naszych rozmów, to sprawia, że dotrzemy do ogromnej ilości osób, do których nasze konta nie docierają. Tym bardziej cieszę się, że mieliśmy okazję mówić na tym naszym panelu o misji, o czymś, co jest wartościowe. Właśnie, jak ty rozumiesz misję? Przepraszam, przerwę. Czym dla ciebie jest? Kiedy myślisz misja? Wiesz, też nie chcę jakoś tak bardzo górnolotnie, jasne, bo to media społecznościowe charakteryzują się głównie autentycznością i za to Państwo je kochają, że widzicie nas takimi, jakimi jesteśmy. Nasz background, dom, to jak się przygotowujemy do pracy, jak wyglądamy bez makijażu, że jesteśmy tacy jak wy i że możecie się z nami utożsamić, że mamy te same problemy, te same rozterki. Że jesteście naturalni, że jesteśmy po prostu prawdziwi. Naturalni. To też jest jakiś rodzaj misji, pokazywanie, odczarowywanie tego świata, szczególnie w kontekście młodych ludzi, którzy wpadają w tą spiralę upiększania rzeczywistości, patrzenia na siebie w lustrze, przez pryzmat social mediów. Albo filtrów. Albo filtrów. Nie, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ja teraz jestem omalowana, uczesana, ale spałam dzisiaj 3 godziny, bo byłam na randce z narzeczonym w Łodzi, więc gdybym to przyszła bez makijażu, nie wyglądałabym tak. Ale po randce z narzeczonym na pewno tak, ale tak wygląda rzeczywistość po prostu. Nie zawsze jest piękna, nie zawsze jest kolorowa. Czasami również ta mama z Instagrama ma trudne momenty, jest sfrustrowana i ma dość, myśli sobie tylko: dajcie mi spokój. Nie mam mnóstwa cierpliwości, niewyczerpanych zapasów cierpliwości i to też bardzo mnie to ucieszyło. Brałam udział w rozmowie, w podcaście o macierzyństwie i tak trochę, zresztą sama teraz prowadzę podcast pamiętam, o macierzyństwie. Mówmy o emocjach, mówmy to o akurat było, emocjach. Tak, mówmy o emocjach i bardzo dużo osób napisało do mnie później i na Instagramie i w wiadomościach prywatnych,
osób, z którymi nie miałam kontaktu albo których nie znam w mediach społecznościowych, że dla nich ta rozmowa była niezwykle istotna i sprawiła, że czują się ze sobą lepiej, bo... Bo nie są sami. Bo nie są sami, tak, że czują, że po prostu nie są odmieńcami, nie tylko oni tak mają, że borykają się z tymi samymi problemami, z którymi borykają się inni, tylko czasem po prostu zamykamy się w tym stresie, w tych problemach, zamykamy się w swoich czterech ścianach i wydaje nam się, że to my, tylko my, jesteśmy najgorsi. Często z tego wynika depresja poporodowa, że nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie pomóc, nie potrafimy mówić o swoich potrzebach, o swoich troskach, nie potrafimy poprosić, a myślę, że to, że mówię o tym często, że rzeczywistość nie jest taka, jak Państwo ją często widzą na Instagramie, właśnie kolorowa, uśmiechnięta, ale bywa też szara, bura i ponura, to sprawia, że czują się Państwo lepiej, że ktoś też tak ma. I to też jest życie, piękne życie. Ale na sam koniec, bo wiem, że jesteś dzisiaj bardzo zajęta i rozchwytywana, muszę zapytać. Wspominałaś o randce w Łodzi. W takim razie mam nadzieję, że Łódź kojarzy Ci się tylko z dobrymi rzeczami. Ja bardzo lubię Łódź. Bardzo. Zmieniamy się. Mówię to jako rodowita łodzianka, więc tak zmieniamy bardzo. Się co roku. To też jest dla mnie odkrycie za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, bo to już nie tylko ta Piotrkowska, która się rewitalizuje i za każdym razem odkrywam nowe miejsca, ale również inne miejsca w Łodzi. To jest, no Łódź jest piekielnie trudno usytuowana. Niestety to, że jest takim miastem satelickim Warszawy, tak. takim zapleczem Warszawy, no jest dla niej trudne w jej rozwoju, ale radzi tak. sobie z tym świetnie naprawdę i myślę, że łodzianie bardzo kochają i dbają o swoje miasto. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.